Pani Elu, bardzo dziękuję, że zgodziła się pani przyjść do mnie na rozmowę. My się nie znamy, tak naprawdę łączy nas idea i uczelnia Asbiro i tak naprawdę dla mnie też trochę ta rozmowa jest takim hołdem dla uczelni Asbiro, która bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Ja 11 lat temu pierwszy raz miałam styczność z uczelnią Asbiro, kiedy decydowałam o wyborze moich studiów i Asbiro dało mi takie przekonanie, że nie mam iść na medycynę, tylko mam się zajmować biznesem. I przez te lata mogłam obserwować, jak ta uczelnia się rozwija. Ostatnio jest mnie mniej, a pani jest rektorem tej uczelni od już prawie 5 lat. Tak. I niesamowicie się cieszę, jak ta uczelnia się sprofesjonalizowała za pani rządów i jest to dla mnie ogromna radość, bo wiedziałam, że wartość w tej uczelni jest ogromna, a bardzo się cieszę, że widać, że teraz trochę świat może to zobaczyć szerzej i jest ona dostępna, tak wartościowa wiedza, praktyczna wiedza od przedsiębiorców dla większej rzeszy ludzi, więc na początku chciałam po prostu podziękować za to, co pani zrobiła do tej pory. Znaczy ja wyszłam z założenia, jak mnie Kamil poprosił, Zasiu zaproponował, czy nie mogłam być rektorem, że jeżeli mamy uczyć biznesu, to musimy sami dawać wzór. Nie możemy uczyć biznesu, a sami być, nie wiem, źle zorganizowani. Jak na przykład uczymy narzędzia, ja uczę narzędzia zarządzania strategicznego i to jest balans scorecard. Ja mówię, to musimy sami mieć. No bo jak ja przekonuję, mówię, słuchajcie, zróbcie, bo to jest praktyczne, no to sami też powinniśmy to mieć. Więc sami zespołem zapracowaliśmy, wykorzystaliśmy to narzędzie. Jak mówimy o jakichś innych systemach organizacji, czy zarządzania, czy właśnie budowania strategii, mówię, musimy to wszystko mieć i to musi widzieć. Więc jak ja na przykład gdzieś tam na zajęciach daję przykład, to ja mówię, proszę bardzo, pokażę wam, jakie są nas na uczelni, tak? Więc to jest takie bardziej wtedy wiarygodne, wydaje mi się. A tak to, ja nie chcę powiedzieć, że tam dużo zmieniłam, tak? Ale bardziej zaczęłam wymagać takiego profesjonalnego zarządzania w oparciu o pewne narzędzia, tak? Mm-hmm. Nie tylko takiej pięknej, fajnej atmosfery, że się wszyscy kochałam, się dzielimy wiedzą i tak dalej, ale gdzieś tam, żeby to zaczęła być, no nie chciałabym użyć, że wtedy nie była profesjonalna, ale żeby używać też tych narzędzi, sprawdzonych narzędzi zarządzania, o których uczymy. Ale cała wizja, koncepcja, te marzenia o tej uczelni, to oczywiście jest Kamila i zespołu, który to stworzył, tak? To oni marzyli, żeby być uczelnią, a ja jestem jakby tylko, staram się też im pomagać i to nam się rzeczywiście udało. Już mamy złożony wniosek o magisterkę, więc to jest kolejny krok, że będziemy mogli już marzeniem oczywiście Kamila jest doktoracy, ale poczekamy. Pierw magisterka, a potem kolejne nasze wyzwania. Pani Elu, ja wiem o pani tyle, że była pani jedną z założycielek firmy Bakaland, która dzisiaj jest bardzo znana już na świecie. Natomiast co spowodowało, później była pani w Radzie Nadzorczej, później już wycofała się pani z firmy. Natomiast jest to ogromne doświadczenie biznesowe. I co powoduje, że postanawia pani zająć się uczelnią i zostać rektorem uczelni? Znaczy ja powiem tak, ja już na początku myślałam, że ja nie będę wiecznie pracować w tej firmie. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli firma się rozwija, to potrzebuje innych kompetencji. Mhm. Moje kompetencje też nie były do jakiegoś tam wielkiego koncernu, czy jakiejś wielkiej organizacji. Ja się specjalizowałam w zarządzaniu organizacji, w HR-ze. I moje kompetencje wydawało mi się, i tak jestem do tego przekonana, że kończą się na etapie budowania wielkiej firmy. To jest moje, że przeszłam od zwykłej działalności gospodarczej do firmy, która była na giełdzie, która przeszła kilka procesów kupowania firm, sprzedawania własnej firmy, więc jakby mam te wszystkie procesy jakby przerobione i z punktu widzenia właściciela, jaka wiedza była potrzebna, żeby te wszystkie etapy przejść, żeby dojść do takiego etapu. Ale potem moja wiedza już musiałabym się uczyć zupełnie czegoś innego, już naprawdę poświęcić się takiej wąziutkiej specjalizacji menedżerskiej, tak? I wydaje mi się, i dlatego ja już to wcześniej wiedziałam. I wiedziałam, że wcześniej czy później tak jakby odejdę z Bakalandu jako z organizacji. I w ogóle, jeżeli omawialiśmy sobie z wspólnikami, no co dalej, tak? No połączyliśmy się, jest fajnie, weszliśmy na giełdę, ale gdzieś tam trzeba myśleć perspektywicznie, co dalej. To wszyscy wiedzieliśmy, że my nie chcemy tej firmy prowadzić i oddać dzieciom, tak? Czy nie chcemy stworzyć jakiegoś wielkiego rodzinnego biznesu, tylko że my i tak prowadzimy ją, że wcześniej czy później każdy z nas będzie chciał się wycofać z tej organizacji, mm-hmm. tak? Więc
jakby rozsądnie myśląc, planując, a ja uczę zarządzania strategicznego, czyli planowania przeszłości, już wcześniej sobie musiałam powiedzieć, no dobrze, to co będę robiła, tak? No dzieci, no powiedzmy, że odchowane, bo tak naprawdę ja się bardzo zaangażowałam od świtu do nocy w biznes w momencie, kiedy dzieci poszły chyba do liceum, to mniej więcej tak, i mogły samodzielnie jeździć na zajęcia, nie musiałam ich wozić, tak? Bo wcześniej to starałam się jednak być wcześniej w domu, żeby wiadomo, taksówkarz musiał dzieci zawieźć na zajęcia jedno, drugie, trzecie, tak? Więc wtedy nie mogłam aż tak do końca. I wtedy sobie postanowiłam, że okej, no to muszę się co? No to ja lubię uczyć, dzielić się wiedzą, współpracować z ludźmi. No i wtedy właśnie zrobiłam doktorat. Doktorat też mi się przydał, dlatego że nauczyłam się czegoś od innych, czego sama jakby nie byłam w stanie, jakby zdobyłam tej więcej wiedzy. I to nawet nie od wykładowców, tylko oczywiście od kolegów i koleżanek, którzy też tak samo chcieli jak ja zrobić doktorat, a byli z biznesu, tak? Żeśmy sobie nawzajem się uczyli. I w pierwszej kolejności myślałam, że jak zrobiłam ten doktorat, zaczęłam nawet przygotowywać się do habilitacji, że będę pracowała na uczelni, no którejś z tych uczelni, czy tam państwowych, czy jakiejś uczelni zarządzania. Ale stwierdziłam, że to jednak nie jest dla mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, na uczelni panuje tych państwowych hierarchia. To znaczy, jeżeli chcesz być czymś więcej niż doktorem, potem profesorem, to musisz odrobić, w cudzysłowie to nazywam, staż z jakimś profesorem, tak? Bo to tak jakaś taka właśnie kariera, że ty pracujesz na tego profesora, piszesz dużo, on tam nawzajem publikujecie, a potem zajmujesz jego miejsce i znów sobie wybierasz zdolnych studentów, tak? A powiem szczerze, mi się już nie do końca chciało. Nie byłam w tym wieku, że nie chciałam się tej drogi takiej przechodzić. A druga, jak miałam kilka takich... I kolejna rzecz to jest też była taka, pamiętam, na takiej uczelni miałam na studiach podyplomowych, też miałam właśnie zarządzanie strategiczne i no, przygotowałam warsztaty, tak? No i idę na... Opiekunem tych studiów był jakiś profesor. Idę do niego i mówię, pani, on musiał, trzeba było złożyć taki sylabus i wszystko. Napisałam wszystko. Mówię, proszę pani, ale tutaj nie ma definicji teorii. Ja mówię, proszę pana, no ale panie profesorze, ale ja przecież napisałam, że mam warsztat. Warsztaty polegają na to, że ja uczę, ćwiczeń robimy. Nic nie tworzymy, żadnej tam teorii. Po co mi studentowi teoria, co to jest takie czy inne narzędzie. On mówi, nie, bo to wymaga. No dobrze, idę drugi raz. Mówię, nie, sorry, winę tu, ale nie jestem w stanie tutaj usiąść teraz do książek, szukać wszystkich definicji, bo szkoda mojego czasu. Tak. Podaję książkę, na której te definicje są. Przy trzecim spotkaniu profesor rozumiem, mówi tak, wie pani co? Ja i tak nie znam tego programu, ani tego, co pani mówi. To niech pani robi, jak pani uważa, tak? Więc to było takie, to jest to jakby spowodowało, że ja na takiej uczelni nie chcę. I drugi, bardzo istotny, miałam kontakt ze studentami zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego trzeci, czwarty rok, tak? Oni razem ze mną pisali książkę i ja tam dałam im, każdy z nich miał rozdział do tej książki. Według takich moich, oni wizytowali firmę, to było w ramach takiego projektu Praktycy Praktykom. Oni wizytowali firmy i według moich pytań musieli rozmawiać z właścicielami, no i potem to opisałam w książce. No i okazało się, że ja nie mam o czym z nimi rozmawiać, no bo oni nigdy nie widzieli, nie wiem, faktury, nie widzą, to jest VAT. No to jak ja mam mówić, że budujemy strategię, tak? No to czyli bierzemy zespół. Dla nich to jest abstrakcja. Ja mogę im mówić wszystko. Dla mnie to zero wyzwania. A jak idę na spotkanie w Asbiro, gdzie tam siedzą sami przedsiębiorcy, którzy mają te same problemy, co ja i zadają mi konkretne problemy, to ja jestem dla nich partnerem i oni dla mnie partnerem. I to jest dla mnie właśnie takie wyzwanie. Dlatego nie do końca jestem zwolennikiem zarządzania na uczelniach, gdzie student wcześniej nie ma kontaktu w ogóle z firmą, nie wie, co to jest firma, tak? To on się uczy, no czegoś tam się uczy, tak? Czasami się uczy, bo trzeba zakudzać, zapomnieć, tak? Czasami do końca idzie, no coś tam się dowiem, dużo się uczy teorii, a tak na... No i, a już zarządzanie własną firmą, no jeżeli profesor uczy jakieś zarządzanie własnego firmy, nie ujmuje, profesorowie dużo się czytali i wiedzą, ale on nie przekona do pewnych narzędzi, jeżeli on sam ich tego nie doświadczył. Tak. I dlatego właśnie to Asbiro jest dla mnie takim super wyzwaniem i dlatego właśnie planując sobie wcześniej, jak zrobiłam ten doktorat i chciałam się uczyć, jak sobie szukałam miejsca, to jakby ja sama zadzwoniłam do Kamila, napisałam mu, że chętnie współpracuję właśnie z przedsiębiorcami. Kamil po prostu ucieszył się i powiedział, samo na mnie spadło to szczęście. I bo jakby rzeczywiście ten background bakalandu dużo daje, tak? Bo mamy dużo super fajnych wykładowców, super specjalistów, dużo lepszych ode mnie w pewnych określonych dziedzinach, ale ten background bakalandu jeszcze jakoś funkcjonuje i jestem takim dobrym, wartym do wykorzystania na uczelni, tak? Także to planowanie strategiczne, tak? Czyli pomyślenie o mojej przyszłości, co dalej.
No właśnie, bo w którym momencie to było? W momencie, jak dzieci poszły do liceum, pani stwierdziła, że czas znaleźć jakiś na siebie pomysł? Nie powiem, znaczy tak, to zawsze jest takie pytanie, jak jako kobieta, bo to jest dużo takich pytań, jak jako kobieta sobie radzę w biznesie, jak ja tam z rodziną i tak dalej, to już w ogóle było takich dużych pytań. Mm-hmm. I jakby już podsumowując, bo to na pewno nie do końca jest już ciekawy temat, względnie już tyle razy obgadany z różnymi kobietami. Generalnie rzecz biorąc, ja sobie powiedziałam tak, bo my w ogóle zaczęliśmy firmę razem z mężem koniec lat 80., kiedy wyszła ustawa Wilczka i tam wyszło takie zarządzenie, żeby rozruszać ten rynek polski, że przez 2 lata firmy, kto tworzy firmę w jakiejś tam branży FMCG, jest zwolniony z podatku. Po prostu nie płaci podatku. Mm-hmm. Może zarabiać ile chce, robić co chce. Mm-hmm. I Krzysztof mówi, wiesz co, Ela? A my wtedy pracowaliśmy razem w takiej firmie polonijnej. Mm-hmm. To ja pójdę i założę taką firmę. Rano to idź. Jeszcze jak poszedł do tego urzędu, potem jeszcze mi tak, słuchaj, Ela, ale czy założyć firmę na jakiś tam z innej branży, to był tylko rok, a z właśnie z FMCG, czyli tych szybko zbywalnych dóbr, to na 2 lata. Ja mówię, to dawaj na 2 lata, tak? Mm-hmm. No i tam pamiętam, że musieliśmy w ciągu roku szybko jakąś fakturę wystawić. Mm-hmm. Co gdzieś tam kupiliśmy, sprzedaliśmy, coś nieistotne. Mm-hmm. I co jest śmieszne, bo jak teraz każdy z nas jako przedsiębiorca mówi, jakie ma kłopoty czasami z urzędami, tak? Mm-hmm. Czy urząd skarbowy, czy inny. My przez 5 roku kupowaliśmy, sprzedawaliśmy, wystawialiśmy faktury i ja nawet nie wiedziałam, że ja muszę jakąś książkę przychodów i rozchodów robić, bo mi się wydawało, że jak ja nie muszę płacić podatku, to ja sobie rób to, co chcę, tak? I robiłam, co chcę, w pełnym tego słowa znaczeniu. No i pamiętam, wziął się koniec roku i trzeba było, i ktoś mi mówi, jakaś tam koleżanka, która pracuje w urzędzie skarbowym, mówi, Ela, a już masz dokumenty przygotowane do złożenia do urzędu skarbowego? Ja mówię, a o czym ty do mnie mówisz, nie? Ona mówi, no jak to, przecież nie prowadzisz książki przychodów i rozchodów? Ja wiele faktury zbieram, tak, bo wtedy nie płaciliśmy podatku, więc nawet nie trzeba było zbierać kosztowych faktur. No i tam gdzieś musiałam poprosić jakąś tam osobę, która mi pomogła wstecz zrobić za cały rok książkę przychodów i rozchodów, ale moja naiwność i takie, że tak powiem, naiwne spojrzenie na biznes wtedy było po prostu, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, ale to takie czasy trochę były, pozwalały na tą naiwność. Teraz to jest niemożliwe. No. Więc ja wtedy sobie postanowiłam, bo wtedy mieliśmy dzieci małe, wtedy właśnie dzieci poszły, już tam były jeszcze w przedszkolu, że do momentu, kiedy dzieci chodzą do podstawówki, ja wspieram męża w prowadzeniu firmy, czyli jestem, ale od godziny, kiedy dzieci kończą szkołę, no chodził do szkoły społecznej, więc tam powiedzmy do godziny, kiedy autobusem wrócą na Żoliborz, to ja się muszę z nimi zająć, żeby to nie było tak, że ja tylko tam gdzieś się przerzucam jakieś, tak? Bo chciałam, żeby one chodziły na tenisa, na muzykę, no tak jak wiadomo, rozwijały swoje zainteresowania. I rzeczywiście wtedy tak pracowałam, że nie mogło być tak, że ja o godzinie 5 jadę, nie wiem, czy 6 do urzędu skarbowego. Jeżeli tak było, no to wtedy musiało być, no to tam awaryjnie coś się czasami zdarzyło. Ale w momencie, kiedy mówiłam sobie tak, kiedy dzieci już pójdą do liceum i już zarobią trochę, no bo tam było, mieliśmy taki układ, że jak zarobią pieniądze, to pół my im damy na samochód, tak? I one szybko musiały zdobyć prawo jazdy, żeby były niezależne, tak? I wtedy już mogłam sobie, jeszcze tak czufałam z daleka, jak był w liceum, ale już się dostały na studia, to już w ogóle hulaj dusza diabła nie ma. I tak naprawdę zaczęłam bardziej konkretnie na ten temat myśleć w momencie, gdy się już połączyliśmy. My się połączyliśmy z Uno Fresco Tradex w 99 roku, 29 grudnia, 30 grudnia nawet, bo chcieliśmy 31, ale żaden notariusz nie chciał się z nami spotkać 31 grudnia. Także od nowego roku zaczęliśmy wspólnie razem. I wtedy już, że tak powiem właśnie wtedy jeszcze byłam na studiach podyplomowych zarządzanie HR-em. To wtedy zaczęłam myśleć, no dobra, to trzeba się jeszcze bardziej rozwijać. Mhm. Wtedy po tych studiach właśnie poszłam na ten doktorat zarządzania strategicznego. Uczyłam się w ogóle, chodziłam dużo na wszystkie możliwe szkolenia. No i właśnie wtedy powoli już w tym bakalandzie dopiero wiedziałam, że gdzieś tam się, kiedy mi się zaczęło to spodobać, kiedy nie wiem, pamiętam na pierwszych konferencjach praktycy praktyką, na takiej pierwszej konferencji, to było takie, bank to organizował, nasz sponsorował to bank, a organizowała inna firma i w 17 miastach bank chciał przekazać sprzedać swoją ofertę, no i potrzebował jakoś przyciągnąć tych, tych przedsiębiorców, żeby, no nie wiem, zapoznali się z jego ofertą. No i zorganizowali takie spotkanie z praktykami. No i przyznam się, że mi się to spodobało, tak? Zwłaszcza, że już nie wspomnę, że były takie sytuacje, że jakaś pani po takim spotkaniu przychodzi i mówi, proszę pani, to pani co mówiła, to wszystko to jest jakby w mojej firmie. Ja mówię na podstawie, to no jakby tak były zarządzane firmy małe i średnie. I ta pani tak, a może mi pani dać swój autograf? Ja mówię, proszę pani, no, ale autograf to dają, no nie wiem,
No wie pani, no jakiś tam, ja tylko jestem właścicielem, tak jak pani, jakiejś firmy, która być może osiągnęła sukces. Mhm. Ale wtedy dopiero tak naprawdę poczułam, że to jest moje, jakby właśnie takie moje miejsce. Mhm. Zajęło mi to, dawało mi to większą satysfakcję niż już praca w bakalancie, tak? Mhm. Bo tam to już musiało być bardzo wąsko. Mhm. I myślę, że tam już też jakby te moje kompetencje też ja czułam, że one już więcej nie wnoszą nowego, fajnego. Tak, to co mogłam wnieść, wniosłam. A teraz potrzeba inne. I wtedy właśnie odeszłam do właśnie do, mogłam sobie odejść spokojnie do Rady Nadzorczej, pilnować swoich interesów. No i znaleźć sobie to inne miejsce, gdzie będę mogła się dzielić wrażeniem, jakimś tam swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. No i właśnie tak zaczęła się. Był już taki krótki epizod, znaczy tam dalej jestem, ale jakoś mało się angażuję, w Youth Business Poland. To jest taka dla tych rzeczywiście bardzo młodych przedsiębiorców, którzy startują. Tam jest się mentorem i dostaje się pod opiekę na 6 miesięcy takiego początkującego przedsiębiorcę. No i jako ten mentor tam się mu tam pomaga ten biznes otworzyć. No też niestety nie sprawdziło mi się to, no bo, no nie wiem, jak jestem mentorem takiego człowieka, który nawet nie miał na, ledwo dom, miał na bilet, żeby dojechać na spotkanie ze mną. Ja mówię, ale słuchaj, bez pieniędzy nie otworzysz biznesu. To takie było kombinowanie, co zrobić, żeby ten biznes otworzyć, mimo że nic nie ma. Tak. Albo taka była młoda dziewczyna, która bardzo chciała otworzyć biznes. No nieistotne, co ona tam miała robić, jakieś napoje w puszkach i na spotkaniach przychodzi i mówi, no dobra, ja już, panie Elu, ale ja już wiem, ja już mam producenta puszek, on będzie wyglądał tak, firmę, która mi zrobi marketing. A ja mówię, a komu będziesz to sprzedawać? Czy zrobiłaś badania marketingowe? Wiesz? A to się znajdzie. Ja mówię, tak. I zaczęłam się zastanawiać, czy ci ludzie, którzy mnie wybierają jako mentora, nie szukają czegoś takiego, że im się wydaje, że ja potem dam potem, nie chcę powiedzieć, że rynek, czy pracę, czy kontakty bakalandowe, tak? Aha, ale to nie mówię, że tak było, ale w pewnej chwili, jak tak młoda dziewczyna, która sprzedawać chce napoje, a nawet nie pomyślała, gdzie one ma zrobić, mimo że robiły lean canvasa, tak? Czyli musiała odpowiadać sobie na te pytania, ale to jakby ona nie do końca rozumiała to narzędzie. To jest to, co mówię, że jeżeli ktoś nie pracował w jakiejś firmie, nie dotknął tego biznesu, to jemu jest ciężko tak teoretycznie wymyślić i ułożyć biznes, tak? Gdzieś tam robi już tyle, że powiem szczerze, mi akurat takie, już przez, no też nie dawało mi tej satysfakcji. Największą satysfakcję mam, kiedy rozmawiam z doświadczonymi przedsiębiorcami i jest im potrzebna moja wiedza. To wtedy mam, bo ja też czasami mam, z trzema firmami współpracuję. Jako w jednej normalnie jestem zatrudniona, w sensie, że przyjeżdżam co miesiąc, analizujemy wyniki, robimy, rozwijamy. I to jest dla mnie satysfakcjonujące, bo ja już tak mogę trochę z boku, ale trochę mówić ze swojego doświadczenia. Tak. I to mi sprawia największą frajdę, bo wtedy sama muszę szukać, ja sama muszę się non-stop uczyć, rozwijać, patrzeć, co nowego, może są jakieś inne fajne narzędzia, testować, czy te narzędzia się sprawdzają. Powiedziała pani o tym autografie i tak sobie myślę, że kurczę, dlaczego gwiazdy muzyki rozdają autografy, a przedsiębiorcy, którzy takie dźwigają odpowiedzialności i takich zmian dokonują, to też to się należy za to uznanie. Znaczy to jest dla mnie taki kolejny problem. Mi się wydaje, że w Polsce brakuje etosu przedsiębiorcy. O. Niestety i to jest to, co jest, czym się nam się kojarzy, no bo na początku to ten prywaciarz, nie? Tak? Albo ten spekulant, tak? Bo przecież kiedyś, jeszcze to pani tych czasów nie pamięta, ale kiedyś kupowanie i sprzedawanie to była spekulacja, a nie biznes, tak? Więc gdzieś tam ci ludzie, którzy byli przedsiębiorczy, mieli swoje te szklarnie, czy tam jakieś inne małe biznesiki, ukrywali, co robią, ile zarabiają, tak? Ja sama z dzieciństwa to pamiętam, że byłam z tatą takiego pana, który na zewnątrz dom to taki, wie pani, z cegły zbudowany, a w środku złoto niemalże, tak? No żeby sąsiedzi nie widzieli, to on miał jakiś prywatny biznes, tego nie powiem. I nie pamiętam jak, gdzieś tam chyba jakąś szklarnię czy coś. Więc gdzieś tam to pokutuje. Potem, kiedy przyszły te czasy, w których my zaczęliśmy firmę, no to z kolei dużo takich, nie chcę używać nazwisk, żeby nikogo nie obrazić, ale takich cwaniaczków, którzy na tych zmianach różnych dorobili się kasy, bo mniej lub bardziej uczciwie wykorzystali prawo i zbudowali wielki majątek, tak? Więc to kolejnie, no tak, jak nie ukradniesz pierwszego miliona, to nie ma szans, tak? To jest kolejny. A naprawdę to nigdy nie zostało zbudowane też takiej właśnie takiej, że ten przedsiębiorca, który ma ten sukces, ja tak patrzę po moich kolegach z bakalandu, to na,
oni naprawdę, wszyscy wychodzimy się z normalnych rodzin. Nie chcę powiedzieć, czy biednych, czy bogatych, ale wtedy za naszych czasów nie było bogatych rodzin, tak? Czyli każdy z nas, rodzice pracowali gdzieś tam w urzędach. Tak. My sami sobie musieliśmy radzić, sami sobie zbudować. Moi koledzy tak samo. Ciężką pracą. Jednemu ktoś pomógł, rodzice zawsze nam starali się jakby tak czy inaczej pomagać, ale to na pewno nie było takie jakby duże wsparcie. I jak ja na przykład, jest taki wielu przedsiębiorców, ja na przykład rozmawiam z nim, dlaczego nie napiszę o tym książki, ale takie nie książki, jak tam nie chcę czytać nazwiska osób wielkich, którzy napisali, jak stworzyłem, nie wiem, coś tam. Tak. A on mówi tak, a po co ma ktoś wiedzieć? Zaraz będę miał urząd skarbowy. Zaraz się przypomina wszystkim firma, nie wiem, dług czy jakaś tam inna, tak? Na tej zasadzie, że gdzieś, czy układ. Gdzieś tam jakby ci przedsiębiorcy dalej się boją mówić o swoim sukcesie, tak? Mówić o tym, albo może niektórzy się wstydzą, no trudno mi powiedzieć, ale nie ma tego etosu przedsiębiorcy, tak? Który jest za granicą. Za granicą jest, bo tam jest z pokolenia na pokolenie. Firma rodzinna to jest coś. To jest coś, co zbudowało pokolenie. A jak u nas się pojedzie na te firmy rodzinne, to jest kolejny, jak ja to mówię, program, który musimy szybko was biuro wdrożyć. Dlatego, że firmy rodzinne mają wielkie problemy, bo nie potrafią przekazać władzy, sukcesji. Ja czasami mieliśmy taki, Kamil zorganizował chyba takie duże seminarium dla firm rodzinnych. I właśnie pamiętam, kiedyś podszedł do mnie taki pan, który przyjechał z synami. I do mnie mówi tak, niech pani to wszystko powie moim synom, bo oni tam nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. A ci synowie przychodzą do mnie, niech pani powie w końcu mojemu tacie, tak? Na tej zasadzie. Ja czasami nie wiem, kogo mam bardziej przekonać. Czy powinnam bardziej przekonać tego tatę, czy tamtą mamę, czy bardziej przekonać te dzieci. A miałam takie doświadczenie właśnie w takich dwóch dużych firmach, gdzie rodzic przekazał, nie będę wymieniać jakie to firmy, ale naprawdę duże firmy po 400 milionów przychodów, czyli to nie to malutkie przedsiębiorstwa, które naprawdę zbudowali super przedsiębiorcy, tak? I pamiętam właśnie jeden taki młody człowiek też z polecenia za zbiro do mnie dzwonił, mówi, pani Elu, ja przejąłem 2 lata temu firmę po tacie, niech pani mi powie, i to był taki rozsądny tata, niech pani mi powie, co ja mam zrobić, bo mi się wydaje, że ja coś powinienem zrobić, ale tylko nie wiem co. Firma jest okej. Okay. Super się, bez kredytów, pięknie rozwija, buduje nowe magazyny, sprzedaje wszystko, co ma na magazynie. Zero problemów. No i właśnie ja tak rozmawiam z nim, mówię, ale słuchaj, ja ci powiem tak, ja nie bardzo wiem, po co ty mnie prosisz. Dlatego, że ja jestem dla małych firm, żeby zbudować taką firmę jak twoja. Ja do takiej firmy się już nie nadaję, bo do takiej firmy, jeżeli coś trzeba zmienić, to potrzeba sztabu specjalistów, tak? Ja mówię, dobrze, ale powiedz mi, przyślij mi taki swój rachunek wyników, nie wiem, miesiąc do miesiąca, klient do klienta, po marżach, nie wiem, z 2 lat na przykład, żebym wiedziała, gdzie są twoje problemy, tak? On do mnie tak patrzy i mówi tak, ale co pani do mnie mówi? Ja mówię, no dobrze, chodzi mi o to, żebyś mi pokazał rentowność na swoich produktach, tak? Czy robisz go po klientach, tą rentowność badasz, komu, jakiej marży, czy masz obliczony techniczny koszt wytworzenia i jaki masz marżę na swoich produktach i dzięki czemu, jak to rotuje ci, jak sprzedajesz, jak sobie to budujesz, tak? No bo biznes, no się buduje na kasie, tak? No gdzieś to trzeba zarabiać. A on mówi tak, wie pani, ja nie bardzo wiem, co pani do mnie mówi. Ja mówię, no tak, to może ja ci, nie będę tłumaczyć, tylko wyślę ci taki link. Do takiego każdemu to wysyłam, na wszystkim studentom pokazuję. Link do, pokazany tam jest, że na przykład jesteś producentem 3 koszul, typ koszul i liczysz sobie rentowność na zasadzie wszystkie koszty produkcji oprócz materiałów. Dzielisz, no nieproporcjonalnie, tylko średnio. No, jak wyszedł ci prom 100, to dzielisz na 3 koszule, na tyle, ile sprzedałeś, jak wyszedł ci koszt pracowników, wszystkiego, tak? I wtedy masz zysk 170 tysięcy i na przykład koszula C jest najbardziej zyskowna. W związku z tym, jako właściciel, co mówisz do swoich handlowców? Słuchajcie, w pierwszej kolejności sprzedawajcie koszulę C. Macie jeszcze ekstra rabacik, możecie dawać, żeby się dużo sprzedawać, bo mamy tam dużą marżę i duży zysk, tak? A potem jest druga metoda. Ja ją znam pod kątem rachunek kosztów ABC, gdzie wszystkie koszty się dzieli do konkretnej, wszystkie koszty maszyny, pracowników, jakichś inwestycji, dzieli się pod konkretne produkty, tak? Czyli nie dzielę proporcjonalnie, tak, nie dzielę tak średnio, tylko proporcjonalnie. I jak zysk na koniec wychodzi ten sam,
tak? Mhm. No bo nic się nie zmieniło, tylko inna wychodzi zyskowność. I co się okazuje, że ja na koszule C, które tutaj ja promuję, ja tu tracę, malutko zarabiam, a tak naprawdę kazałam wykasować w tamtej wersji koszulę A, a tam mam największy zysk. Co to znaczy? Że zysk koszuli mi A zjada straty z koszuli C, tak? I w związku z czym ja niby zarabiam 170, ale podejmuję nieracjonalne decyzje. Tylko podejmuję takie decyzje, no mam w kieszeni pieniądze, to jest dobrze, nie? A ja powinnam tutaj mieć decyzję, który produkt, dlaczego, jaka jest rentowność, jaki jest techniczny koszt wytworzenia. I tutaj to jest moja jakby baza do myślenia jako właściciela, co ja mam na rynku sprzedawać, tak? Jak sprzedaje konkurencja. I wysyłam ten link temu młodemu człowiekowi, który 2 lata już zarządza po tacie firmą. I on za chwilę do mnie dzwoni. Mówi tak, pani Elu, dlaczego mi tego nikt nie powiedział? Ja tego w ogóle nie wiedziałem. Ja w ogóle jestem idiota. Ja w ogóle nie wiem, co ja sprzedaję. Nie wiem, jaką mam. Ja w ogóle nic nie wiem, tak? No i gdzieś tam, prawda, powiedziałam mu, jakie narzędzia ma wdrożyć. No to wiadomo, tam potrzebował specjalistów. On mówi, niech pani mi jeszcze coś powie. Ja mówię, no dobrze. No to mówię takich z takich kluczowych. Ja mówię, dobrze, pokaż mi, jaki masz budżet i plan sprzedaży. I zobaczymy, jak on się rozwija, na jakich produktach i tak dalej. A on mówi, a co pani do mnie mówi? Ja mówię, no nie, no nie planujesz budżetu? No nie masz, ile, jak planujesz, ile chcesz sprzedać, ile chcesz zarobić i w związku z tym, ile będzie ci brakowało pieniędzy, potem se cash flow liczysz, może potrzeba jakiś wziąć kredyt, a może nie. A on mówi, ja nigdy nie robiłem budżetu i w ogóle nie. A tu jest taka pewna zasada, że można, jak się zarządza przedsiębiorstwem, to jest naturalne, że na początku zarządzamy przedsiębiorczo, tak? Ale jeżeli chcemy zarządzać profesjonalnie, no to musimy używać pewnych narzędzi. I różnica taka główna polega między innymi na tym, że w zarządzaniu przedsiębiorczym czekamy, co nam wyjdzie. Wyszedł zysk, fajnie. Nie wyszedł, coś trzeba się wziąć do roboty. Nie, coś jest źle, ale jeszcze nie wiemy co. A w zarządzaniu profesjonalnym mówimy, chcemy zarobić tyle. Chcemy zarobić tyle, czyli sprzedać tyle na takiej marży takim klientom, żeby wyszła takim zysk. Jak mi nie wychodzi, to ja mówię tak, czy ja mam słabą marżę, czy ja źle policzyłam sobie nie tych klientów, czy mi wypadł jakiś klient, czy mam za duże koszty i wtedy ja podejmuję racjonalne działania, tak? No i pamiętam, że on tam oczywiście, no już nie chcę mówić, jaki miał tam przeher z tym bondem, i mówi tak, pani Elo, ale kto ma stworzyć plan sprzedaży? Ja bym stworzył, ale nie bardzo jeszcze umiem. Ja mówię, a masz dyrektora sprzedaży? Mam. To dlaczego dyrektor sprzedaży nie tworzy planu sprzedaży? Bo on nie umie. Ja mówię, to przepraszam cię bardzo, ale to zatrudnij takiego, co potrafi ci stworzyć plan sprzedaży. To jest podstawa w planie sprzedaży i w budżecie. Jeżeli ty przygotujesz i dasz swoim pracownikom, dobra, szef nam dał zadanie do wykonania, kurczę, nawet nie pomyślał, że to się nie da, tak? I oni nie biorą odpowiedzialności za to, co ty im dałeś. Jeżeli ktoś sam stworzy własny budżet, własny plan, to on bierze za to odpowiedzialność. Bo to on to napisał, on to powiedział. I jemu to ma wyjść. A ty tylko patrzysz, czy mu wychodzi i go wspierasz. A tak zapytam jeszcze pod kątem pieniędzy, czy miała pani takie decyzje, że zawsze zysk był najważniejszy, czy były jeszcze jakieś inne rzeczy, które były istotne? W końcu firma tyle lat funkcjonowała. Generalnie rzecz biorąc, z perspektywy czasu powiem, miałam takie momenty, że chciałam dać więcej pracownikom niż... No chciałam tak dużo dać. Ja miałam w ogóle takie przezwisko Królowa Matka, tak? U mnie zawsze były drzwi otwarte, mieliśmy tam zakłady jakieś tam w różnych miejscach, gdzie nie było. I chciałam jakby dużo dać pracownikom, tak? I powiem szczerze, że tam, gdzie byłam taka otwarta, dobra i dużo chciałam, to czasami tam najwięcej dostałam po łapach, tak? Więc to troszeczkę mnie nauczyło, że, że wszystko ma swoje granice, tak? Trzeba wyznaczyć swoje granice, ile możesz dać, w cudzysłowie mówię takie dać, to nie chodzi o to, że dać, bo pracownikom się wiele należy. Tylko ja sobie powiedziałam, że tak, trzeba sobie powiedzieć, co to znaczy godziwe wynagrodzenie, tak? I jeżeli godziwe wynagrodzenie, i trzeba być uczciwym dla pracownika, tak? Czyli na przykład nie robić tak, że my mieliśmy siatkę płac, tak? Przychodzi pracownik, ja zawsze zadawałam pytanie, ile chcesz zarabiać, tak? Nie po to, żeby powiedzieć, jak on powiedział, mniej niż ja mam w siatce, być, o, mam taniego pracownika, tylko po to, żeby wiedzieć, czy on się nadaje do naszej firmy, czy nie. Bo jeżeli jego marzeniem jest, że on chce zarabiać, nie wiem, 200 tysięcy na tym stanowisku, czy tam 10 tysięcy na tym stanowisku, a ja u mnie w siatce płacę za to 4, no to my się rozminiemy. To nawet jak go zatrudnię, to on nie będzie chciał, no nie ma co, tak, na tej scenie. A wiem, że wtedy weszło takie młode pokolenie, jak ja pracowałam w HR-ze po SGH, po tych uczelniach i im się wydawało, że oni skończyli
taką uczelnię, to oni powinni aż tyle zarabiać, mhm. tak? Na tej, więc tutaj mieliśmy jakiś taki dysonans. Nawet w kontekście tego teraz, my często dyskutowaliśmy, czy te wynagrodzenia powinny być jawne, czy nie. Ja generalnie byłam za jawnością. Mhm. I tylko te wynagrodzenia musiały być ułożone według pewnego schematu. Mhm. Jest taka kolejna stara metoda, ona się nazywa stworzona, nie wiem, chyba w latach 80. UMEWAP, Uniwersalna Metoda Wartościowania Stanowisk Pracy. Mhm. Tak? To jest tak, że jak ja mam strukturę organizacyjną, mhm. to ja mam, że tak, na tym poziomie moi pracownicy to mają widełki od tyle do tyle, mhm. na tym poziomie od tyle do tyle i na tym od tyle do tyle. I oczywiście taką całą organizację, gdzie kto jest, w którym schemacie, tak? Przy nowoczesnym zarządzaniu to troszeczkę się nie sprawdza, ponieważ ja, tutaj trzeba dać taki wysiłek, ponieważ ja jestem teraz za zarządzaniem procesowym, mhm. tak? Czyli ustalam sobie proces, na przykład obsługa klienta, tak? Czy sprzedaż do klienta. I on czasami idzie w poprzek mojej organizacji, tak? Tak. Ale to nie znaczy, że mogę mieć taką strukturę, że jeżeli nawet mam proces w poprzek organizacji, to jeżeli mam pracowników na którymś tam szczeblu, no to oni po prostu są w takim przedziale zarabiania. Teraz nie wiem, czy pani wie, jest tam taka dyskusja, że weszła, nie wiem, chyba z Parlamentu na razie Europejskiego jakaś taka ustawa, mhm. czy jakaś tam coś tam innego, że prace powinny być jawne, to w trosce znowu kobiety, tak, żeby one równo zarabiały, tak? No jak ja mówię, takimi dyrektywami się nie zmieni tak. świata, to od razu mówię, to można tak nakombinować, że w siatce jest jedno, drugie, ale generalnie rzecz biorąc, jakby z mojego już takiego nawet teraz perspektywy czasu, uważam, że tak, firma, tam nie ma w firmie przyjaciół, tak? Bo to od razu prowadzi, to nie jest miejsce, gdzie ja sobie znajdę przyjaciół, tak? Mhm. To od razu prowadzi do nieczystych sytuacji, do jakichś takich, trudno przyjaciela zwolnić, trudno jemu czasami, no nie wiem, dać mu większe wymagania, jak widzisz, że on nie może. Mhm. No, takich dużych. Ja mówię, to firma to powinna być zbudowana na pewnych zdrowych zasadach, tak? Płacimy godziwie za pracę, pracownik powinien dostawać tyle pieniędzy, nie za to, że przychodzi do pracy, tylko za zadania, które wykonuje. Mhm. Jeżeli on jest w tym back office, no to on ma poziom i on wie, że on zarabia między tym a tym, tak? Jeżeli chce zarabiać więcej, to musi się czegoś więcej nauczyć, coś więcej dać firmie, tak? Na tej zasadzie. Ale powiem szczerze, że z czasem rezygnowałam z tych takich jakby tych innych takich bonusów w postaci, że dam jeszcze to, jeszcze nie wiem. No, samochody to teraz są narzędzia pracy, ale nie wiem, kolonie dla dzieci kiedyś na przykład robiłam. Po 3 koloniach zrezygnowałam z kolonii dla dzieci, tak? Gdzie firma za to płaciła, pracownik nie płacił. I wyszłam z założenia, że to, co dajesz pracownikowi w cudzysłowie za darmo lekcje angielskiego, za darmo kolonie, za darmo, to jest to niedoceniane. Jest to niewykorzystane, to są zmarnowane pieniądze. Lepiej jakby zapłacić, jeżeli mu się należy, bo coś tam fajnego, bo więcej daje firmie z siebie niż ktoś inny, tak? To jest na tej zasadzie. Tak, no jak sami wykonamy wysiłek, bardziej to docenimy. Dokładnie. Tak, uniwersalna prawda. Mam pytanie o, zwłaszcza ten temat sukcesji mnie zainteresował, bo ja nawet nie wiem, czy nie byłam na tym seminarium z moimi rodzicami, to dawno temu, natomiast rzeczywiście jest to wątek bardzo obecny teraz, no bo jest ta zmiana pokoleniowa właśnie firm, które powstawały w latach 90. Natomiast mam pytanie w ogóle o wychowanie dzieci, no bo właśnie, czy na przykład pani chciała z pani mężem, żeby te dzieci do biznesu szły i były przedsiębiorcami, czy jednak... Znaczy tak, tylko że ja chcę powiedzieć, że to jest mój punkt widzenia. Tak. Ja nie chcę powiedzieć, żeby wszyscy mieli taki punkt widzenia, bo to każdy... Tak, to co tu mówimy. Ja powiem tak, moje dzieci jak przychodziły do firmy, to bawiły się w zakładanie firm. Oczywiście brały KP, wypisywały KP. Pamiętam, że syn napisał taki właśnie wierszyk, taką reklamę. Jest tu u nas 100 na 6 osób, ale nie ma tyle osób i rozwiążemy wszystkie zagadki. Jakieś takie różne, bawili się w przedsiębiorców, tak? I żadne z moich dzieci nie pracuje na umowę o pracę, ma swoje biznesy. Z tym, że u nas jeszcze było tak, że na przykład mój syn pracował w bakalandzie, jak tylko poszedł do liceum, to miesiąc wakacji pracował, jak ja to mówię, na magazynie, dzięki temu
poznał pracę magazynu, tak? Na czym ona wygląda, co tam się robi. I pamiętam, jak potem jeden ze wspólników moich odszedł z bakalandu i wszyscy mówili, no tak, ty masz tylko organizację jakości HR, to weź po nim tą logistykę, to byś miał leciutko i łatwo, bo to firma zewnętrzna będzie ci przywozić, tu masz już ułożone biuro obsługi klienta. No i niestety okazało się, że to były kłopoty, to ja kogo wziąłem? Mojego syna. Mówię, Grzesiu, pojedź tam na ten magazyn i zobacz, dlaczego oni sobie nie radzą. No, bo gdzieś ci nie radzą, gdzieś tam nie było dowożone, tak? Innym razem pamiętam, jak u nas na produkcji wdrażałam Lean Manufacturing. No i oczywiście wszędzie, jak robi się zmiany, to jest opór, tak? W związku z czym, co? Mówię, Grzesiu, co byś powiedział, jakbyś pojechał na miesiąc, on był wtedy studiował na SGH, jakbyś pojechał na miesiąc, no troszeczkę dłużej jeszcze, bo we wrześniu jesteś wolny, nic nie masz do roboty, do Janowa, do zakładu i pomógł mi wdrożyć tam standaryzację, tak? To taki jeden z fragmentów Linu. No i oczywiście dałam mu tylko do pomocy, kogo mogłam, czyli moją dziewczynę z działu jakości, pani Olę Zimnik, szefową działu jakości, żeby ona razem z nim wystandaryzowała, nauczyliśmy, jak ma to zrobić, wszystkie stanowiska, tak? Czyli wystandaryzowała, czyli jak mamy stanowisko, nie wiem, do pakowania śliwki, to ile osób, ile godzin, ile musi zapakować, jak jest takt maszyny, no takie wszystkie, wszystkie, żeby to nie było tak, że od dzisiaj pracuje 5, 10 czy 2 pracowników, a mam takt pracy, leci po paczuszka. Leci paczuszka, tylko gdzieś tam ustalone, możliwe. Tak. Nie mówię o oczywiście jakichś firmach typu, prawda, znamy te firmy, gdzie nie narząża pracownik z tej taśmy, coś tam mu leci, tak? Ale generalnie gdzieś tam dopasowany właśnie do pewnych takich wąskich gardeł. Hmm. I oczywiście, no co, u mnie Grzegorz pracował, robi tą standaryzację i tak dalej. I pamiętam, i właśnie on czasami przyjeżdżał, mówi tak, mamo, musisz przyjechać. Ja mówię, Boże Święty, coś się stało. Słuchaj, oni tu nie robią spotkań operacyjnych. Musisz powiedzieć dyrektorowi, żeby zawsze w poniedziałek spotkał się z zespołem, podzielili się zadaniami, powiedzieli, bo oni tu nie robią takich spotkań w ogóle. A przecież mnie się nie posłuchają, tak? Potem oczywiście, jak wdrożyliśmy tą standaryzację, to oczywiście pracownicy mówili, ja tam młody przyszedł, coś tam policzył. Ja mówię, to dlaczego mu nie powiedziałeś? To trzeba było po prostu z nim to zrobić, do tych operatorów maszyn, to wtedy byś miał takie wyniki, jakie, na które ty masz wpływ. A jak nie chciałeś tego zrobić, bo byłeś tak zajęty, tak zapracowany, to przepraszam cię bardzo, ale teraz masz takie do utrzymania standardy, tak? I pamiętam potem właśnie u mnie syn był na studiach i właśnie mieli z Lean Manufacturing zajęcia. I coś tam on coś odpowiedział, no to pamiętam wykładowca powiedział, to przyjdź i opowiedz, jak tam robiłeś, tak? No bo on to praktycznie przeżył, tak? Powiedział, jakie ma kłopopory, jakie zastosował, jakie efekty przyniosło, jak to zrobił, opisał te wszystkie gniazda, które miały jaki wpływ, jak to się robi. Więc i to mu pomogło, bo potem wiem, że on potem poszedł swoją drogą i też gdzieś tam w firmie jakieś sam się znalazł, gdzieś tam pracę w międzynarodowej firmie, był takim z czasem tu otwierał zakład, tu otwierał dla nich siedzibę, a potem był takim jokerem do różnych zadań. I wiem, że potem wydawało mi się, że mamy kłopot w bakalandzie, a ja jeszcze tam w jakimś takim zakładzie, więc ściągnęłam go i on tam jeszcze 3 lata popracował, poprowadził jakiś zakład, co też mu dało, jakby też było dla niego dużą nauką, bo jak ma teraz, buduje własny zakład i otwiera własną fabrykę, no to korzysta z tej wiedzy, którą wtedy miał i ma, a ponieważ uczył dla siebie, a nie dla, uczył się wtedy dla siebie i był zainteresowany w wynikach, więc robił więcej niż każdy przeciętny pracownik, tak? Więc tutaj teraz no jakby wyrósł na super przedsiębiorcę i od lat prowadzi własne biznesy, już odkąd odszedł z bakalandu, też od tego 2-letniego doświadczenia w bakalandzie, takiego dorosłego. A córka z kolei, ona maluje, ale z kolei, ja też jeszcze się bałam, mówię tak, Boże Święty, to moje biedne dziecko będzie tylko malować. Wiecie, jaki jest świat artystów, taki niezorganizowany. A moja córka uwielbia robić budżety, uwielbia robić, jak ona organizuje targi sztuki, warszawskie targi sztuki tam od wielu lat. To ona pierwsze zrobiła, mówi do prezesa, nie ma pan budżetu? Przecież to trzeba zrobić budżet, ułożyć, zrobić i tak dalej. Ona widzi tyle, jakby ponieważ uczestniczy w naszym życiu, jak my sobie czasami mieliśmy jakieś własne mniejsze tam jeszcze w międzyczasie jakieś biznesiki, to też dzieci angażowaliśmy, one gdzieś nam też pomagały. Ja wiem, że Kasię mogę zaangażować w działania marketingowe, w coś zaplanowaniu, znaku graficznego,
społecznego i tak dalej. Grzegorza od strony organizacji czy handlu, czy tam zawsze ich angażowaliśmy w nasz świat. I w związku z czym dla nich jest to naturalne. A wiem, że niektórzy młodzi ludzie, których rodzice nie angażowali w ten świat albo zmuszali do tego świata, to potem jest taka trauma. Pamiętam, kiedyś przyjechała, no powiedzmy, mamy taką prawie trzecią córkę tam mojej koleżanki ze studiów, Claire, z Paryża, i ona poszła do takiej szkoły po Londynie, poszła na taką, na magisterkę do takiej szkoły Assèche pod Wersalu, która właśnie takie ma podejście praktyczne do nauki, bo oni tam mają, po roku muszą iść spędzić dwa razy po 6 miesięcy w jakiejś firmie pracować, tak? I tam można sobie oczywiście wybrać kierunek taki, że może być marketingowcem, HR-owcem i tak dalej, a ona wzięła zarządzanie małą i średnią firmą. No i oczywiście wzięła mnie na promotora tej swojej pracy. Ja mówię, ale Klercia, to nie dla ciebie jest ta praca. No zobacz, przecież ty lubisz rządzić, ty lubisz być prezesem, a na początku jak się zakłada firmę, to trzeba i zamieść, i posprzątać, i tyle rzeczy zrobić. To ona mówi tak, ciocia, ale ja myślałam, że jak ja do ciebie przyjdę, to ty mnie wesprzesz, że ty mnie zrozumiesz, ty mnie zaakceptujesz, a ty mi mówisz, że to nie dla mnie bycie mamą. Ja mówię, nie będziesz miała wsparcia. Nie będziesz miała wsparcia ani w mamie, ani w tacie, bo oni tego nie czują, nie rozumieją, bo są wychowani na etatowych... dla nich jest bezpieczne pójść, mieć etat, zatrudnienie i tak dalej. A dla nich, a w biznesie jest masa porażek, tak? No kto cię wesprze, tak? No i oczywiście ona nie pracuje w własnym biznesie, tylko w korporacji. Jest świetna w tym i świetnie to robi, bo jest po prostu, daje sobie z tym radę. I widzę nawet u nas teraz na licencjacie, jak przychodzą młodzi ludzie, że dla nich właśnie jest ten problem, bo oni by, no nie wiem, byłam promotorem takiej jednej pracy licencjackiej, rodzice mają sad, czy tam w ogóle gospodarstwo ogrodnicze. I on mówi, no panie Elu, ale ten tata w ogóle i tak wie lepiej, nie pozwala mi wdrożyć jakichś tam różnych usprawnień. No mama mi pozwala, ale tata mi nie pozwala w ogóle nic zrobić. Ja mówię, no chociaż zrób tak za plecami tata, albo tam, gdzie tata nie ma, żebyś mógł chociaż coś napisać, coś wdrożyłem, tak? I on mówi, że tam wdrożył taki właśnie linę, gdzie ułożyć narzędzia, gdzie, żeby pracownik nie tracił czasu, że pomyliło mu się, tą skrzynkę wziął, jak poszedł zbierać te pożytki czy coś tam, że nie te narzędzia. I on mówi, no tata trochę to zaakceptował, ale mówi, ja nie mam siły. Nie jestem w stanie przekonać tatę, że to, co ja robię, jest dobre i praktyczne, bo tata uważa, ja ten biznes stworzyłem na własnej piersi. Tymi ciężkimi rękoma tutaj to stworzyłem. Ja to wszystko wiem. Znam każdą złotówkę, wszystko. No dziecko, no co ty mi możesz powiedzieć, nie? Więc to jest jakby ten problem. Ja go rozumiem, ten problem. Ja na przykład bardzo często mówię tak, słuchaj, idź do jakiejś innej firmy i przyjdź jako ktoś z czymś, tak? Czyli specjalista od tego, z kontaktami do sprzedaży. To wtedy od razu wszyscy na ciebie będą inaczej patrzeć. Nie jak na syna właściciela, tylko będą na ciebie patrzeć, o, nawet może tata na ciebie spojrzy, tak? Że gdzieś poszedłeś, popracowałeś, nauczyłeś się czego i to coś, co się nauczyłeś, wniosłeś tutaj. Tylko jak idziesz do konkurencji, to pod innym nazwiskiem. Da się tak? No to też mieliśmy taką historię, pamiętam, z czasów swoich. Oczywiście jak moje dzieci już poszły do przedszkola, no to coś chciałem wiedzieć, a mąż pracował w firmie polonijnej, ja mówię, Krzysztof, ja też chcę iść do pracy. Dlaczego wszyscy pracują, a ja nie, tak? Dzieci już chodzą do przedszkola, ja mogę, nie? I on któregoś dnia przyszedł, mówi, chcesz, to masz, proszę bardzo. Tam jakaś kierowniczka biura idzie, wyjeżdża za granicę gdzieś tam z mężem i potrzebujemy kogoś na jej miejsce, tak? Chcesz? Proszę bardzo. Ale wiesz co, to głupio będzie, jak pełnomocnik zatrudni swoją żonę. To musimy coś jakoś wymyśleć. Ja mówię, dobra, to weźmy na umowę zlecenie pod nazwiskiem Panieński. Takie czasy były, że wszystko można było zrobić. Pamiętam, musieliśmy mieć dwa samochody, że podjeżdżaliśmy, ja jechałam do przedszkola zawieźć dzieci, pod firmę dwoma samochodami podjeżdżaliśmy, żeby nikt nie wiedział. I ja pracowałam, bo ja przecież nic nie umiałam. Ja już tyle, ile błędów ja tam zrobiłam. No wszystko, ja to doskonale wiem, jak to jest, że dlatego mówię o tych studentach, że ja nie wiedziałam, jak przyjmowałam od kogoś wystawianie faktur, to ja sobie pisałam w zeszyciku pieczątkę klienta wbij po prawej stronie w lewym górnym rogu. I zrobiłam tak, bo ja nie rozumiałam tych wszystkich, no skąd miałam rozumieć, tak? Wtedy, jak zaczynałam tą pracę. Więc doskonale wiem, jak to jest, jak się czegoś nie wie. I tam jakieś ile masę błędów. I pamiętam, po miesiącu czy po dwóch było tak, że pracownicy się zbuntowali, tak? Przeciwko właścicielowi, bo właścicielem był zagraniczny gość, no bo on ściągnął kogoś innego pełnomocnika, to powiedzmy właśnie mojego męża, tamtego z dnia na dzień zwolnił. No i oni część w ramach Solidarności po miesiącu poskładała dokumenty. Ja przerażona,
kolega ten z zachodu dzwoni, mówi, poradzicie sobie. Ja dzwonię do pani, mojej koleżanki, pani mecen, Ela, Ania, co ja mam zrobić? Ona mówi, weź wszystkie zwolnienia, te wszystkie wypowiedzenia, podpisuj, że akceptujesz, od każdego przejmij biurko, co on tam ma, niech Krzysiek jedzie kupić szampana, wypijcie z pracownikami szampana ze starymi, pożegnajcie się i niech idą. No tak zrobiliśmy. No i potem było nerwowe szukanie wśród znajomych kogoś na to, na to miejsce. I pamiętam właśnie wtedy, już po tym miesiącu, no trzeba było oficjalnie, tak ja już się trochę nauczyłam, już mnie tam doceniali i przyjeżdżał, no i po Krzysztof już zrobił takie oficjalne umowy o pracę, tak, ze mną też. I przyjeżdża taki główny księgowy gdzieś tam z zakładu, tam, bo on to wszystko tam, ja tylko przygotowałam, jakby kasa przyjmie jakieś te wpłaty czy jakieś dokumenty, a on później to wszystko brał i księgował prawidłowo. A on mówi, ale tu jest umowa o pracę na nazwisko pani Elżbiety Marciniak, to pani? Ja mówię, tak. To pani jest siostrą pełnomocnika? Ja mówię, nie. A to kim pani jest? Żoną. To dlaczego pani mi nigdy nie powiedziała? Ja tu takie rzeczy czasami na pełnomocnika mówiłam. Więc jakby kiedyś różne rzeczy mogły być, no ale... Ale tak jak mówię, no jest to wygodniej się pracuje i lepiej się pracuje, jak nie ma tych relacji, czy przyjacielskich, czy mąż i żona, to się wygodnie pracuje. A te relacje, jak już wchodzą jakieś rodzinne, to są trudniejsze i trzeba umieć nimi zarządzać, tak? I może dlatego te sukcesy są takie trudne, dlatego że dla nas dzieci były partnerem, a nie wrogiem. My chcieliśmy wykorzystać ich umiejętności, zdolności, ich chęć do zrobienia wszystkiego, mieć ręce do pracy, więc może dlatego nie zraziliśmy ich do bycia przedsiębiorcą, tak? Więc jakby takich ogólnych, no to trzeba tak po prostu chcieć te dzieci, nie mówię, że świadomie wychować, ale pokazać im ten świat, jaki jest i skorzystać z talentów, które te dzieci mają w swoim własnym świecie. Traktować jako partnerów, nawet jeżeli ponoszą głupoty, mówią, czy nawet jakieś porażki ponoszą, muszą, bo to każdy się musi nauczyć. Ale to pozwala, że potem być może oni właśnie będą razem z nami w tym świecie funkcjonować. No, takie pytanie mi się gdzieś plącze po głowie na temat w ogóle rodziny i biznesu. Ja dobrze to znam, bo się wychowywałam w firmie rodzinnej, więc moi rodzice oboje pracowali w biznesie. Natomiast... Jak to jest? Pani trochę jest z innej perspektywy, bo pani doszła do firmy, była wcześniej w domu, prawda? Natomiast jak się wspiera przedsiębiorcę z tak dużym biznesem i ta firma i te dzieci? No to jest trudne. Powiem tak, no po pierwsze trzeba mieć samemu w głowie poukładane, tak jak pani mówiła wtedy na początku, ja od któregoś jakby momentu wiedziałam, że ja nie mogę się zaangażować nigdzie w żadną pracę tak, żeby na przykład nie móc o godzinie 4 odebrać dzieci, powozić na zajęcia, żeby nie było tak, że moje dzieci wychowuje kto inny, a nie ja, tak? Czy względnie, żeby dzieci powiedziały, że nie ma ich ktoś zawieźć na zajęcia, albo do przyjaciółki, albo do koleżanki, no bo jak teraz wiemy, są te, my się wychowywałyśmy, przynajmniej ja się wychowałam na podwórku, a teraz te dzieci wychowują się zupełnie jakby troszeczkę w innym świecie, więc do tego świata trzeba ich czasami dowieść, tak? Więc nie chciałam, żeby one mówiły, że bo mama nie ma czasu albo nie może. To jest raz. Dwa, jeżeli patrzę na przykład na firmę, na Bakaland, tak? Czy w ogóle na jakąś taką dużą firmę, gdzie są kobiety, które mają dzieci, które muszą wrócić do pracy. Ja starałam się do domu szybko, bo coś tam. Ja starałam się nad tym czuwać, dlatego miałam to hasło, to przezwisko Królowa Matka. Dlatego, że zawsze moim kolegom, wspólnikom mówiłam, słuchaj, jak chcesz dać dziewczynkę, jakiejkolwiek dziewczynie, która z tobą współpracuje, zadanie do wykonania, to nie dawaj jej za 15:15, a jest ci potrzebne na jutro, bo ona być może o godzinie 4:15 już ma gdzieś tam coś umówione, tak? Starałam się, żeby jakby ta czystość, jasność pracy była, no żeby to nie zaburzało życia rodzinnego. Były sytuacje, gdy nie byłam w stanie do czegoś, nie wiem, przekonać czy zmienić. W związku z tym też dziewczynom w pracy czasami mówiłam, słuchaj, musisz zmienić pracę, bo ja na przykład swojego prezesa, czy tam kolegi, czy tam szefa nie zmienię, tak? Bo ma taki charakter i być może on dla ciebie jest jako dla kobiety, czy jako dla matki, czy nie wiem, w jakichś innych sytuacjach niekomfortowy, tak? Że tego nie zmienię, więc albo no niestety ty musisz się dopasować, albo lepiej sobie zmienić jakby pracę. Gdzie mogę, to zaangażuję. I wiem, że i u nas na przykład z tego, co ja sobie przypominam, to po urodzeniu dzieci koleżanki, wiele koleżanek wróciło do pracy. Nie było czegoś takiego, że nie wiem, jak ja rekrutowałam, to wszyscy mi mówili tylko nie młodo, bo zaraz urodzi dziecko i gdzieś tam pójdzie, tak? Nie, jakoś tak w ogóle nie...
nie czułam tego dyskomfortu, że gdzieś tam w pracy, czy nawet właśnie w bakalandzie jest jakaś taka sytuacja, że kobiety mają z jakiegoś powodu, że mają rodzinę, że muszą wrócić do dzieci, że mają jakby gorzej, mniej wygodnie. Wydaje mi się, że gdzieś tam jakby ten dobry układ i to rozumienie tych potrzeb było, tak? Mm. Ale to już też mówię, nie można wymagać, że firma się że ja też nie mówię, że mnie było to z drugiej strony mówiono tak, że to firma ma się ułożyć pod potrzeby. Gdzieś tam musi być znaleźć wspólny środek, tak? Mm. Jeżeli się kobieta decyduje, ma rodzinę, ma dzieci, odbiera z przedszkola, no gdzieś tam musi sobie to ułożyć i zawsze jest czasami jest coś za coś, tak? Że czasami się nie da, no nie wiem, u mnie teraz też syn ma małe dzieci i od lat ma nianię, tak? Która mu pomaga, czy odbiera dziecko ze żłobka, ono nie... I nie idzie tylko tak, jest pod opieką gdzieś tam w domku, ale idzie w tym śladem, ale on ma nianię, która mu odbiera, bo on wie, że on nie zawsze będzie mógł, czy on, czy jego żona, tak? Pracujący w własnych biznesach, będą mogli odebrać to dziecko. Więc gdzieś tam to wszystko sobie trzeba jakoś, mi się wydaje, że każda z nas jako kobieta musi sobie znaleźć ten komfort pracy w firmie i życia rodzinnego i oczekiwać tego od siebie, a nie od pracodawcy. A jeżeli pracodawca, czy gdzieś tam jakaś firma nie spełnia tych standardów, to trzeba znaleźć takie, która spełnia. Bo to nie jest tak, że wszystkie firmy muszą, tam zaraz założą żłobki, przedszkola i mama będzie przy kolonie i mama przyjdzie z dzieckiem i tam zostawi. To nie do końca. Gdzieś tam musimy sobie jakby sami znaleźć takie miejsce pracy dla nas komfortowe, na przykład dla kobiety, matki czy żony, tak? Jakiś tam. A jeżeli chodzi o wspólników, no pani jest raczej orędownikiem, czyli przykładem tego, że ta spółka była zadowalająca, czy ta współpraca? Znaczy tak, ja właśnie to się wszyscy też mi pytają, że wielu przedsiębiorców mówi, oby nie wspólnika, tak? Tak, tak, jest tak. Ja powiem tak, no wspólnik to jak małżeństwo, tak? Wspólnik to jak małżeństwo, trzeba chcieć się dogadać i trzeba mieć wspólny cel. Jak się ma wspólny cel konkretny, tak, to jest się w stanie rozwiązać wiele problemów, tak? Bo wspólnym celem nasz jest sukces firmy i sprzedanie potem tej firmy. Jeżeli gdzieś tam ktoś wychodzi, że jest coś niekomfortowo i tak dalej, no niestety trzeba czasami brutalnie rzecz biorąc się rozstać. Jakby dopiero później, już teraz mogę z perspektywy czasu, jak uczę, to zawsze mówię, jest takie fajne narzędzie, którego ja też nie znałam kiedyś, jak to zakładałam, która się nazywa umowa wspólników. Nie mówimy o akcie notarialnym. Mm-hmm. To jest taka, że ja bym chciała założyć z panią spółkę. Mm-hmm. I coś byśmy chciały razem zrobić. Ja bym dzisiaj sobie usiadła i z panią odpowiedziała na wiele pytań. Mm-hmm. Na przykład, jaką mamy wizję tej spółki? To znaczy, czy chcemy, czy na przykład dopuszczamy możliwość, że przyjdzie inny wspólnik? Mm-hmm. Czy chcemy tą spółkę poprowadzić, potem sprzedać, czy wręcz przeciwnie, chcemy ją przekazać dzieciom? Czy chcemy w tą spółkę inwestować? Czy chcemy, żeby ta spółka, żebyśmy będziemy wyciągać te pieniądze i wygodnie żyć, tak? No bo nie można wyciągać pieniądze ze spółki, wygodnie żyć i inwestować, rozwijać, tak? I jeżeli się okaże, że na któryś z tych totalnie się różnimy, nie możemy dogadać, to nie warto zakładać spółki, bo wiem, że z czasem okaże się, że ten problem wyniknie, tak? I no, spotkałam się z takimi problemami, może nie u nas. Myśmy sobie jakoś w bakalandzie, ja do tej pory się, jak dzisiaj potrzebuję jakiegoś fajnego wykładowcę, to mówię Marian czy Artur, przyjdźcie i powiedzcie mi, Marian już u mnie był kilka razy, tak? Ostatnio na seminarium nawet i moi zawsze azbirowcy mówią, ladaj nam Mariana, tak? Więc jak on znajdzie, teraz trudniej mu, bo on jedyny został. Mariano Werko. Tak, Mariano Werko, bo on jedyny został w firmie, tak? Jak Rafał Brzoska kupił firmę, to on został, no i musi być prezesem, tak? No bo gdzieś tam swojemu kumplowi, który kupił tą firmę, pewnie musi pokazać, no, że musi ją dobrze zorganizować, bo i rozwijać, no bo jak on zainwestował, no to dobrze było, że mu się zwrócił ten kapitał. I teraz trochę ma mniej czasu. Ale na ostatnim seminarium Marian był i też jak teraz chcę zrobić takie, mamy studia podyplomowe, audyt firmy, to chcę poprosić Artura, żeby z kolei powiedział o to jakichś takich fuck-upach, gdzie możemy popełnić fuck-up, jak chcemy kupić jakąś spółkę albo sprzedać, gdzie nie potrafimy z rachunku wyników wyczytać z tych danych jakiejś informacji, która może by nam się dała. To do dziś współpracujemy, mimo że już od lat razem nie współpracujemy. Ja od lat też już nie jestem w Radzie Nadzorczej, bo jeżeli jak w Bakalandzie wszedł nowy wspólnik, czyli Fundusz Innowa, no to on miał większościowy udział, 60%, więc jakby on miał większy udział w zarządzaniu, więc od nas był tylko Marian właśnie Overko i Artur Unger. Więc to też jakby już dla nas też jakby zostaliśmy tylko akcjonariuszami, więc też ja już w ogóle nie miałam kontaktu, ale do dzisiaj się jakby utrzymujemy kontakt, spotykamy jak możemy i wiem, że mogę się do nich zwrócić
z jakąś prośbą. Jeżeli on się do mnie zwrócił, ja też, ja oczywiście, by coś ode mnie potrzebowali, chętnie im pomogę. Więc ja mam dobre doświadczenia, nie mam złych doświadczeń ze wspólnikami. Po drugie, no ja przeżyłam coś takiego jak wspólnik, czyli praca z mężem. Więc to też jest mój wspólnik, też mieliśmy własną firmę. Więc to już jest takie doświadczenie trudne. Nie zawsze ono się udaje. Nam się udało. Dzięki jakby, że dwie osoby chciały, że tak powiem, żeby się udało i żeby się doceniały własną pracę, tak? I właśnie takim jakby egzaminem, czy nam się udało, to właśnie było to, że jak się łączyliśmy z Unotradexem, to Krzysztof powiedział, myśmy byli działalnością gospodarczą, oni spółką, tak? I łączyliśmy się w ten sposób, że były emitowane akcje i my wchodziliśmy jako freską na jakiś tam poziom akcji, ileś tam procent. I Krzysztof na tym spotkaniu z wspólnikami, bo on ich znał, z potencjalnymi, powiedział, słuchajcie, ale tutaj na te akcje wchodzę nie tylko ja, ale dzielę się z moją żoną, bo wchodzi w połowie żona, a w połowie ja. A on mówił, jak to? Jaka żona? Jaka żona? W ogóle jaka żona? Przecież jej nie ma w ogóle. Przecież to jest działalność gospodarcza Krzysztof Marciniak, to on jeździł na targi, on sprzedawał. On był, gdzie tam jakaś żona? Krzysztof mówi, przepraszam bardzo, ale albo łączymy się i wchodzi żona, albo niestety nie dojdzie do fuzji, tak? Więc oni, to był dla nich no nie znali mnie w ogóle. Jeszcze jakaś kobieta wchodzi do pięciu facetów, tak? Nie znali, nie widzieli, co ja umiem. Nigdy mnie nie widzieli na oczy, nigdy nie widzieli mnie w pracy, nigdy nie widzieli mnie na forum biznesowym. To w ogóle nie był straszny szok. Musieli bardzo chcieć się połączyć, skoro zgodzili się na mnie. Więc jakby tutaj też jakby z punktu widzenia wspólnika, to wiem, że najtrudniej jest, kiedy wspólnikiem jest ktoś z rodziny, tak? Czy to mąż, czy żona, czy brat. To jest tak jakby trudne relacje, dlatego że one czasami się mogą, czasami relacje z... No, nie chcę powiedzieć, no, ale powiedzmy z tego relacje z brat z siostrą, które są od dziecka, gdzieś tam się mogą przenieść na do firmy. I z drugiej strony gdzieś tam relacje w firmie pozytywne i negatywne mogą się przenieść na rodzinę. Więc to jest jakby trudne. A w momencie, kiedy jesteśmy wspólnikami obce osoby, jeżeli dobrze przygotowujemy sobie tą umowę wspólników i gdzieś tam właśnie sobie te kluczowe informacje uzgodnimy. Oczywiście one nie są na całe życie, bo czasami trzeba usiąść jeszcze raz te przeanalizować i gdzieś tam sobie nowe ustalić, jak się na przykład rozstać, jak wycenić sobie firmę, jak chcemy się rozstać. No, to jest dużo takich fajnych w tej umowie wspólników, które dzisiaj polecam, a której wcześniej jakby nie znałam, że możemy sobie część tych problemów, które mogą się pojawić ze wspólnikami, wyeliminować. Tak? Jakieś będą na pewno. Tak? Jeszcze przypominam się, że my w Bakalandzie dwa razy tylko głosowaliśmy udziałami, a tak to zawsze dochodziliśmy do konsensusu, czyli musieliśmy się nawzajem przekonać do czegoś, tak? A dwa razy głosowaliśmy udziałami, kiedy chodziło o ustalenie poziomu wynagrodzenia. Aha. Nie? To wtedy, żeby nie było tak, że ktoś, kto ma najwięcej udziału, ustali tą siatkę wynagrodzeń, albo ten, kto ma najmniej udziałów, powie, ile ma zarabiać ten, który ma inne. Więc żeśmy tutaj głosowali udziałami. Ustaliśmy sobie widełki od do i każdy miał napisać dla każdego propozycję. No i normalnie sobie wyliczyliśmy matematyczne. Ja miałam tyle procent udziału, moja waga w tym wynagrodzeniu, w sensie tworzenia tej siatki wynagrodzeń była taka. To wtedy robiliśmy głosowanie. A tak to zawsze się dogadaliśmy. I mi się wydaje, że to jest właśnie taki sukces, że trzeba chcieć się dogadać. Gdzieś tam czasami ustąpić, czasami niestety zagryźć zęby, czasami zaakceptować czyjeś wady czy zalety. Nie walczyć się o to, kto jest lepszy, kto gorszy, tylko tworzyć po prostu zespół. Tak? Jeżeli się myśli zespołowo i tworzy się zespół, a w zespole zawsze musi być lider. Nie ma tak, że jak będzie pięć liderów, to nie będzie zespołu. Tak? I u nas ewidentnie takim liderem był Marian Overko, któremu było wiecznie mało, tak? I on chciał być jeszcze większą firmę, jeszcze iść do przodu. I on był właśnie tym liderem, który pozwalał, że myśmy te wszystkie nasze siły starali się zrealizować jego non-stop koncepcję, iść do przodu. Jeżeli nie ma takich jakichś takich emocjonalnych jakby tu konfliktów i mamy wspólny cel, to myślę, że wspólnicy zawsze się powinni dogadać. Czytałam też, że mówiła pani, że wy się różniliście jako wspólnicy, że każdy miał coś innego w kontekście też obszaru zainteresowania. No tak, to właśnie jest w momencie, kiedy się... Tak, to akurat nam się udało, bo pamiętam, że Artur Ungier zajmował się
i zakupami, i finansami. A wolał zdecydowanie finanse niż zakupy. U mnie z kolei Krzysztof był świetnym kupcem, jeździł po świecie, nawiązywał kontakty, bo my przecież my kupowaliśmy. Ta praca go pasjonowała. To jeżdżenie po świecie, nawiązywanie kontaktów, kupowanie fajnych produktów, wyszukiwanie nowości, coraz to innych produktów. Może to wprowadzimy, może to. A finanse i ten handel to w ogóle nic. Marian to wiadomo, że urodzony handel. A mi jak kobiecie trzeba było dać wszystko, co się nie mieściło, tak? Więc oczywiście, ponieważ ja byłam wtedy, oprócz tego mówię HR-u, tak? Bo byłam wtedy po tych studiach podyplomowych dwuletnich z HR-u. Takiego współczesnego, nie tego zarządzanie kadrami, tylko właśnie budowanie, bo wtedy właśnie dopiero wchodziła ta nauka w Polsce tego HR-u. Królowa Matka, piękna nazwa na stanowisko HR-owe. No właśnie, Królowa Matka. Znaczy to na takich zajęciach kiedyś mieli i pamiętam, dostałam od pracowników taki obrazek, że taka duża pszczoła i tu taki ul tych wszystkich, i te pszczółki, które tam lecą do tego ula, tak? To do dziś pamiętam, więc gdzieś tam pracownicy też jakoś tak to fajnie odbierali. Generalnie rzecz biorąc, właśnie jakby tak wspólnik, ten każdy znak ma jakieś swoje plusy i minusy, tak? I swoją wiedzę. Jak się połączy, to czasami można właśnie się pozbyć tych, których się nie lubiła, a zaufać partnerowi, że on to potrafi, bo to jeszcze jest druga rzecz. Ponieważ ja tam współpracuję z różnymi firmami, to ja widzę, że najważniejsze też jest zaufanie. A co w sytuacji? I widzę, jakie problemy nosi, kiedy się okazało, że zaufaliśmy, a tej drugiej stronie nie wyszło, tak? I nie można od razu powiedzieć, nie wiem, uciąć, karać, wyrzucić, ty jesteś zły, tak? Gdzieś tam trzeba znaleźć takie rozwiązanie, czy taką pomoc, która wspomoże, da tą wiedzę, że czegoś zabrakło. Trzeba jasno to określić. Ja pamiętam, że jak ja przejęłam tą logistykę, ja mówię, chłopaki, okej, mogę ją przejąć, jak tam niby wszystko jest ładnie ułożone, ale dajcie mi wsparcie logistyczne, zatrudnijcie mi kogoś fachowca od logistyki, którym ja pokieruję, bo ja nie jestem logistykiem, tam nie znam tych narzędzi, które trzeba wykorzystać, tak? Bo to o to chodzi, żeby nie zarządzać tak przedsiębiorczym. Oczywiście szybciutko znaleźliśmy jakiegoś tam dyrektora i było mi tam w którymś momencie o wiele łatwiej i nikt nie oczekiwał ode mnie, że ja z HR-u, zarządzania jakością, zarządzania organizacją przejdę się tymi systemami efektywnościowymi, przejmę i będę logistykę, to też małym palcu od razu zrobię, tak? Gdzieś tam potrzebowałam tego wsparcia i po prostu trzeba wtedy temu pracownikowi czy tamtemu wspólnikowi to wsparcie dać, tak? Żeby wykorzystać jego potencjał. Ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, kto ma jaki potencjał i budować nasze relacje na tym potencjale, a nie na tym, co widzimy, co nas hamuje. Tak? Pani Elu, ma pani dużo znajomych, którzy obracają się w świecie biznesu, mieli jedną firmę, kolejną i chciałam panią zapytać też w kontekście pani, kiedy przedsiębiorca idzie na emeryturę? Ja myślę, że to od każdego zależy indywidualnie. To zależy, jaki się ma pomysł na po, tak? Jeżeli się nie ma pomysłu na po, to co jest ten problem, który ja uważam, że przedsiębiorcy robią źle, tak? Nie ma się pomysłu na po, co będę robił, tak? Czy może wtedy właśnie będzie czas na moje pasje? My na przykład z mężem, jak złapaliśmy trochę więcej czasu, to dużo podróżowaliśmy, tak? Nadrabialiśmy ten czas, kiedy się jechało na takie krótkie tygodniowe wyjazdy. My zawsze jechaliśmy raz na 2 tygodnie z dziećmi. Chodziło o to, żeby gdzieś tam zbudować relacje z dorosłymi dziećmi, a nie tylko z dziećmi, z przyjaciółmi w dużej grupie, gdzie te dzieci się bawią, a my utrzymujemy kontakt z przyjaciółmi, tak? Więc my zawsze od wielu lat staraliśmy się jechać gdzieś w czwórkę, tak? Dzięki temu też myślę, że nasze dzieci mają dobry kontakt ze sobą, tak? I my w czwórkę potrafiliśmy się 2 tygodnie spędzić razem czas, tak? Co było takim ciekawym doświadczeniem i teraz cały czas to robimy, tak? Czyli gdzieś tam zawsze, mimo że każdy tam gdzieś tam, mamy takie zjazdy rodzinne, gdzie przyjeżdżają wszyscy, że staramy się te relacje jeszcze rodzinne utrzymać. Więc myślę, że tutaj zależy, na emeryturę przechodzimy wtedy, kiedy znajdujemy coś, co jest ciekawsze niż ta praca w bakalandzie, tak? Ja oczywiście jestem na emeryturze, tak? Bo teoretycznie jestem jakby emerytką, ale jak pamiętam w takiej jednej firmie, której pomagam, to ostatnio właśnie ten kolega mówi tak, Ela, ale ja już teraz muszę tu szybko zrobić tak, bo ja mam tylko ostatnie 10 lat pracy tutaj. Ja mówię, ty mi to mówisz? Zobacz, ja jestem na emeryturze i z tobą robię firmę, a ty mi mówisz, on mówi tak, o Ela, to ty jesteś wyjątkiem, bo ty masz energii chyba tyle, że cię nic nie ruszy, tak? Na tej zasadzie. Więc myślę, że każdy z nas jest indywidualny, tak? A najgorsze, co może być, kiedy z jakiegoś powodu musimy jakby odsunąć się od biznesu, bo czasami to może wynikać, że może my byśmy chcieli, ale trzeba świadomie powiedzieć, że tak jak ja powiedziałam, nasze kompetencje już nie wystarczają przy takiej organizacji, tak? Jak trzeba się wycofać
i pustka zostaje, tak? To wtedy jest najgorzej, bo wtedy rzeczywiście jakby z historii, jak sobie czytam o takich różnych przedsiębiorcach, to widzę, jak oni wpadają w takie problemy, że no nic już nie cieszy. Nawet jak kupił ten jacht, popłynął sobie, mieszka w Monako, no to też jakby nie cieszy. Nawet jak się zmienił na żonę, na trzy inne, to w pewnej chwili też to już nie cieszy, tak? Że gdzieś tam jednak trzeba, bo nie ma tej pasji, tak? I czasami właśnie przedsiębiorcy trzymają się długo, bo nie mają innej pasji, która, a tutaj pasji w budowania jest jakaś taka fajna pasja, buduje coś nowego, nowe wyzwania. I muszą mieć coś takiego, moim zdaniem, w zanadrzu. Gdzieś tam, nawet jak prowadzi ten biznes, to coś powolutku sobie budować, tworzyć, coś rozwijać, że potem jakby w sposób taki łagodny się w to przejdzie, tak? Kiedy się samemu chce, a nie kiedy los mi każe i nie jestem na to gotowa. To o to chodzi. Pani Elu, już powoli kończąc naszą rozmowę, chciałam zapytać, czy ma siebie pani za kobietę sukcesu? Zdecydowanie. Tylko jakby pani mnie spytała, co jest sukcesem, to od razu odpowiem, dla mnie największym sukcesem jest, że udało mi się zbudować rodzinę. I to jest dla mie największy sukces, że sprawia i mi, i całej mojej rodzinie przyjemność bycia razem, tak? To jest mój największy sukces. A ten sukces finansowy mi tylko pomaga. Pomaga w tym takim najważniejszym. To jest raz. I wydaje mi się, że sukcesem też czuję się jako kobieta, że udało mi się zbudować tą drugą część Eli, tak? Z którą mogę się dzisiaj dzielić i która mi sprawia niesamowitą satysfakcję. Dla mnie, ja w ogóle uwielbiam chodzić na zbiór, nie wiem, kiedy oni się mnie pozbędą. Chociaż ja tam oczywiście już przygotowuję, uważam, że Asia Śliwka powinna przejąć moje obowiązki, ale no powiedzmy, oni jeszcze mówią, że jeszcze nie, ale ja tam uwielbiam, tak? Bo ja tam dostaję takiej energii, takiego powera. Widzę, że dla nich też jestem takim, daję im z siebie dużo i widzę, że też jest doceniane, więc to niewątpliwie, że mam dzisiaj coś, co mi sprawia radość, że gdzieś tam moim doświadczeniem się może dzielić, to ja uważam, że też jest mój osobisty sukces, a sukces rodziny to jest nasz wspólny jako rodziny, bo to nie jest tak, że to ja zbudowałam, tak, ale bez męża pomocy też bym tego nie zrobiła, gdyby on to rozumiał, akceptował i mnie wspierał, tak? Czy bez dzieci, które powiedziała, mama, bujaj się, mamy swoje życie, koledzy, znajomi, a nie tam rodzina, że ja muszę zrezygnować z swoich wyjazdów i dwa razy w roku przyjechać, bo mama organizuje i to teraz jeszcze dla nich mało ciekawe, bo to małe dzieciaki jeszcze się pamiętają, tak? I trzeba podpasować się pod te małe dzieci, że to też im sprawia przyjemność, też widzą w tym wartość jakąś. To, że moje dzieci się wspierają bardzo, syn z córką. To jest dla mnie też jakby no, niesamowity sukces, tak? Uważam, nasze jako rodziny. Więc czuję się totalnie spełniona, bo osiągnęłam jakby ten sukces w rodzinie. Udało mi się nam wszystkim razem stworzyć. Jestem dumna z tego, co stworzyłam Patch po Bakalandzie, tak? I nie sama, tylko z kolegami, z mojej współpracy z kolegami i z tego wszystkiego. A jeszcze znalazłam cząstkę siebie, taką nową, którą mogę wykorzystać już sama, bez męża, bez wspólników, bez rodziny, gdzie mam niesamowitą satysfakcję, tak, że mi się chce rano wstać, rano ubrać, a nie tylko pojechać gdzieś tam, tylko sobie przeczytać gazetę, posiedzieć przy komputerze, czy nie wiem, coś innego porobić, tak, gdzie teraz ja na przykład mówię, Krzysztof mówi, że może wyjedziemy, nie wiem, tutaj, ale słuchaj, ja nie mogę, bo tak, tu mam zajęcia, tu widzisz, sam mówisz mi, że mam te firmy prowadzić, bo im dużo daję, no to przecież no, mam jeszcze tak, to możemy tylko na dwa tygodnie wyjechać gdzieś tam, a jechaliśmy sobie do Afryki na trzy tygodnie, do Stanów na ponad miesiąc, tak? Były takie czas. A teraz gdzieś tam Krzysztof mówi, no dobra, no to na te dwa tygodnie, to które? No to może tam dwa i pół. Mówię, dobrze, to dwa i pół może. Tak, na tej zasadzie. Więc gdzieś tam czuję się usatysfakcjonowana, szczęśliwa i spełniona. I to może powoduje, że łatwiej mi innych uczyć, bo wszyscy to czują, tak, na tej zasadzie i wszyscy mówią, że te emocje, które im przekazuję, czasami są tysiąc razy ważniejsze niż to, co mówię, tak. Nawet to samo mogli przeczytać w książce, ale to sposób, jaki ja im mówię, jak przekonuję, jak swoją osobą i tym wszystkim pokazuję, to jest dla nich to bardzo wartościowe. Pani Elu, chciałabym, żeby naprawdę każda kobieta mogła odpowiedzieć z taką pewnością i szybkością, jak pani to zrobiła, tak, jestem kobietą sukcesu. No, naprawdę jest to. Ale jestem już w tym wieku, że ja powinnam tak mówić. Jeżeli kobieta jest w tym wieku i nie umie, to znaczy, że jeszcze się nie spełniła, tak? To niech szybko szuka czegoś, co się spełni, żebym mogła tak powiedzieć. Ja już powiedzmy, jestem dzisiaj bardziej refleksyjna niż budująca, tak? Ja ci sobie
jakby przypominam różne fragmenty z mojego życia, gdzie ja mogłam coś zrobić lepiej dla siebie, tak? Gdzie ja mogłam coś zrobić lepiej, coś gorzej. Albo co mi rzeczywiście było tą istotą, wpatrzeć te błędy, ale co rzeczywiście było tą istotą, gdzie mi się udało osiągnąć te sukcesy, tak? Gdzie ja gdzieś musiałam ustąpić i jakby z tym się dzielę, tak? Że to jest jakby oczywiście moja droga. No nie mam się do czego przyczepić. No co ja mam powiedzieć? No nie jestem malkontentem, który mówi, ojejku, a jeszcze miała więcej pieniędzy, to jeszcze bym sobie kupiła wyspę na gdzieś tam i w ogóle byłam szczęśliwa. Nie. Cieszę się tym, co mam. Uważam, że jak mi gdzieś czasami przychodzi coś do głowy, że kurczę, dlaczego to nie ma tak, to sobie mówię, stuknij się w łeb. Po prostu masz tyle, że powinnaś, ciesz się i nie myśl, że mogło być gdzieś coś lepiej. Jest super, tak? Więc sama sobie jakby wbijam do głowy, że ciesz się tym, co masz i jest super i w ogóle nie myśl, że gdzieś, jak, coś, kiedyś, może jeszcze. To jest po prostu na każdym tym polu, gdzie ja tylko czasami mówię, Boże, może nie być tak za szczęśliwym, trzeba odpukiwać. W różne działoby, jak taki człowiek jest szczęśliwy i tu, to tam zły los mu coś złego przyniesie. No, odpukuje zawsze i mówię, dobra, nie, spokojnie, Ela. Jeszcze potrafią być różne rzeczy nas zaskakiwać, tak? Ale generalnie jest, czuję się, no nie chcę powiedzieć, czy kobietą. Może kobietą dlatego, że czuję się, że mam ten sukces też jako matka, tak? Czuję się taki i jako żona. Także mam te dwa sukcesy, ale generalnie więc jestem, czuję się jako rzeczywiście kobieta i jako w ogóle człowiek, tak? Że moja droga była fajna, słuszna i te wybory były, przyniosły mi dobre rezultaty. No i myślę, że to jeszcze nie koniec. Czas pokaże, tak? Czas pokaże, co będzie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Też byłoby miło podzielić się swoim, jakby swoimi doświadczeniami.